Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Disciples 2 w kampanii Górskich Klanów. Mamy misję czwartą i dzień 17. Troszkę trudnych przeciwników, takich jak tutaj ci zielonoskórzy, pełno czempionów, orków, nawet królorków jest. I tutaj dwa krakeny. No oczywiście trzeba będzie się z tym rozprawić, jak najbardziej, ale... No chciałbym przynajmniej mieć tutaj lodowych olbrzymów. Przynajmniej jednego. Okej. Okay. Tu się będzie się trochę jeszcze regenerować, ale spokojnie możesz... Czy nawet gdybym wrócił żeglugę, to by to coś dało. 2, 4 i tak będzie 6 punktów ruchu. Czyli będzie 18. Nie, i tak nie dojdziesz do miasta. No to możesz iść. No to było wiadomo. I tak czy inaczej zaatakuje tylko raz, bo jest szybszy, ale mamy wystarczające obrażenia na jednochybienie może wejść. Szkoda, że byłeś ty, Dagarik, pierwszy, bo weszła trucizna, ale trudno. Procentowo chyba i tak będzie podobnie. No, procentowo mają podobnie z życiem, więc dadzą radę. W imię przodków! Dobra, w imię tyłków będziesz szedł już tędy, żeby powoli się przyzwyczajać do rozwalania tam wojsk potępionych. Ty będziesz próbował kraść. Siła by mogła być. Beliar to sam. Dobra. Nie udało ci się coś. Dobra, to zrobimy następnego. Tego mogę wskrzesić zresztą. Chociaż zwerbowanie nowego jest tańsze niby. Dobra, tam 10 sztuk złota to tam. Żadna różnica. I zrobię sobie chyba strażnika królewskiego. Tak mi się coś zdaje, że tak bym zrobił. Jeszcze mu krasnoludka dam. W imię bogi losu. Dobra, możemy też wejść w te ruiny. Pamiętam, że tam chyba było właśnie kryjówka złodziei, no to jakieś zbiry tam chyba są, tylko bez żadnych łuczników nawet, no. Spokojnie sobie to zrobi. No, będą dwa ataki niestety. No sporo mi tu zrobiły. O, i widzę, że tutaj ziemia potępionych jest, także... No trochę to jest. Cóż za bogactwo, ci ludzie dopadli wielu podróżnych. No nie da się ukryć, diament to nie jest byle co. Aha, tutaj ten ork będzie przeszkadzał, to może... O, nawet bez żadnych żeglug dojdziesz tutaj, to bardzo dobrze. Oczywiście! Na razie to sobie tutaj będziesz... Mógłbym w sumie się pobawić i to wszystko tutaj porozwalać. Na siła się przyda, więc dawaj. Kurde. No dobrą sprawę, to ja już za tą kasę na złodziei miałbym Beliara. Więc tak trochę słabo. Dobra, weźmy tego strażnika kujawskiego. Nie, on sobie jeszcze tutaj usiądzie. Mógłbym się już w sumie tu rzucić, ale jeszcze poczekam, bo wolę iść z armią całkowicie wyleczoną. Nie wiadomo, co tam legiony mają w swoich szeregach. A, czyli ty nie dojdziesz teraz? Może trzeba tobą przejść po prostu. No. Dobra. Wyleczyłeś się tamtym miotaczem? Jeszcze nie.
Szkoda. Będzie za trudne tutaj. Rozwalają mi tutaj wszystkich, to ja wolę nie walczyć z tym. Dobra, rzucę ci tą żeglugę z poruszaniem się po lesie. Chociaż zastanawiam się nad tym, czy już by nie zrezygnować ze złodziei, po prostu nie kupić tych rzeczy, ale... No i dojdziesz tutaj. Kogo tu wzmocnić? Ty i tak będziesz miał na dwa strzały. No ty powiedz, miałbyś na strzała. Nie, no to wzmocnimy ciebie, żebyś na pewno porozwalał to wszystko. A, ty atakujesz mi tego miotacza. Kurde, no to chyba go stracę znowu. Albo nawet na pewno. Muszę mieć naprawdę dużego farta, żeby teraz nie zadał mi tych 26. No będzie lipa, jak go stracę. O Jezu. Ale szczęście, że nie mam żadnego pancerza nawet. No i trafił przede wszystkim. Oj, dużo szczęścia, dużo. Dobra, ty wykończyłeś tego swojego. No, już może być. Taka niewinna walka. Tyle to życia zabrało wam. W imię przodków. Dobra, ja myślę, że jak się tutaj już pouzdrawiam, jeszcze może tego tutaj zbiera tylko wezmę, zaatakuję. Bo tutaj trochę stoi na przejściu. Skoro to jest zbir, to będą duże szanse, że go zatruję. No właśnie. Dlatego ten fakt też wykorzystam. Osłabiając trochę przeciwnika. Teraz właściwie to wszystko jest do wykończenia w jednej turze. Oczywiście wojownik barbarzyńców też zaatakuje, no bo jak żeby inaczej. Dobra, rozwalaj tego wojownika. O. Oczywiście trzeba chybić jeszcze, nie? No, dobrze, że Dagarik nie dał ciała i wszystkich trafił. Jeszcze coś? A dawaj. Na chwałę klanu! Jak wszyscy, to wszyscy. Rozstrzygnij to od razu. No i pięknie. Tak jest. Ale w sumie już z chęcią bym wszedł w te legiony. Bo jeszcze się okaże, że one same tutaj nadejdą w najmniej spodziewanym momencie. I będzie kłopot. Prawdopodobnie. Ale tak czy inaczej, jeszcze zaliczysz sobie stolicę. Cała tura. Schowanie się w stolicy tylko. Przydałyby się w końcu te czary, no bo ile można. Opracuję sobie może też coś, bo... Za dużo to nie ma. Moc Witara chociażby nawet. Chyba klanów też by się przydał. Lodowy Filar.
co ja tu jeszcze mam do wybudowania? Góry lodowe. Ale musiałbym też wybudować coś dla tamtego. To browar niech będzie. No ja te czary powykupował. Ojej, tutaj będzie ciężko. Ale rzucę sobie lodową tarczę, chociaż tyle. Mogę mieć też czary takie już mocne, bo to czwarty poziom, 5 wytrwałości mogę mieć. Tylko manę śmierci wymaga, a manę śmierci to daleko, bardzo daleko jest, więc raczej nie będzie możliwe. A jeśli już, no to już tak będzie w późnej fazie gry, że to po prostu nawet się nie opłaci. No i teraz w pierdziel dostaną mocny. No to tak po prostu bije po oczach ta niska inicjatywa, że to jest aż żałosne. Ale może się uda tego środkowego chociaż pokonać. Dobra, chociaż tyle. Nie będą tak nawalać. Przeżyć przeżyje, także okej. Poczekaj. Zobaczymy, czy on trafi. Dobra, trafiłeś, to teraz ty nie daj po prostu ciała i chyba, że chcesz więcej życia stracić. Dobra, trafił. 156 doświadczenia punktów. No i jeszcze jedna taka walka i będzie już lodowy olbrzym. Bardzo dobra informacja. Może na to się rzucę, ale to jest to samo w sumie. Nie wiem, czy oni mogą koło tego krakena przelecieć? Tak wygląda na to, że chyba się da jednak. No trudno. Spróbuj tego Beliara ukraść, bo to jest droższy czar. No i pięknie. Ty się idziesz uzdrowić. I tak będziemy siedzieć. W sumie tym złodziejem mógłbym spróbować coś ukraść jeszcze. Nie, no, zwykle tak robię, że staram się jak najszybciej przeciwników rozwalić, ale tutaj jest tylko jeden i w dodatku się nic nie rusza, także... Czy jest sens się tak śpieszyć? Aha, no to żeglugę ci rzucimy. Oczywiście też lodową tarczę. Będzie już 20 pancerza, także będziecie mniej tracić życia. I żegluga. Czy może nawet by poruszanie po lesie by wystarczyło, ale nie chce mi się tego liczyć. I teraz tak. A czy hymn klanów to w sumie nawet mi się tak bardzo nie przyda, bo to nawet nie będzie dawało pewności zbyt dużej, czy do tego, czy ja będę przed takimi orkami na przykład. 34 inicjatywy tylko nam da. Dobra, wy tutaj zaatakujecie. Kopnie tam za dużo nie zrobią. Dobrze, walcie w tego rannego. On i tak będzie miał poziom. Ty się broń. Dostaniesz mniej. Ty dostaniesz sporo, żebyś to przeżył jeszcze. To się może skończyć. Poczekaj. Dobra.
trafił. I ty też traf. No i gitara. I co jest logowy olbrzym? Z tym jeszcze poczekamy, ale to już nie będzie tak źle. No to jest to samo znowu. Także to tak samo się rzucamy na nich. Mamy miasto. A ty w imię przodków nie będziesz zajęty, tylko idziesz kraść. I to najlepiej te maści lecznicze. Bo te giganty gigantycznie dużo życia tracą. Siła, pośpiech, dobra. Spróbuj wszystko ukraść. No i tak byłeś dobrym złodziejem. Złodziejem czarów. Niczego. Ale szybko mi ten czas leci, naprawdę. Już 16 minut. Tak wcale dużo nie zrobiłem. Dobra. Standard to będzie tak. Lodowa tarcza. Jeszcze siłę sobie rzucę, to troszeczkę... Może nawet moc witara tak samo. Chociaż nie, siła starczy. Troszkę się zniweluje ten pancerz, który oni tu mają w mieście. Dobra, tutaj te żałosne obrażenia. Na środek bym jednak nie chciał dać lodowego, chociaż to by nie było wcale głupie, bo... Oni by razem tutaj skupili się na tym. Czempionie orków. O Boże, jeden punkt. Ty się broń lepiej. Dmuchaj. No nie. No i ty się broń znowu. Bo nie dasz rady. No i cóż, stracili sporo życia. A ja bym kiedyś chciał w końcu zebrać tą kasę na... O, dwie miksturki, to od razu to wykorzystam. Tam coś jeszcze jest. Dobra, rozbuduj to za 250, trochę więcej regeneracji zawsze się przyda. Chociaż w sumie ten pośpiech też by mi się przydał, bo... Many życia to ja nie będę tutaj jakoś zużywał chyba specjalnie dużo. O, Walkiria niby fajnie, ale... Nie, no mógłbym się pokusić jednak o ten pośpiech. Dobra. Już 6 stówek i tak poszło. A czary są warte tysiaka, no także... Jeszcze mam szansę być na plus. Dobra, mamy miasto. Trochę tych zielonoskórych się już pozbyliśmy. Może w tych dwóch krakenów się rzucić. O! A może jednak nie? Dobra. Trzeba będzie zmienić plany. Jednak, niestety. Dobra, to wyłaź. I tak. Poruszanie się po lesie i żegluga oczywiście, żeby jak najszybciej się przedostać tam do nich. O, może tego Beliara, skoro ja go mam, to ja go rzucę. Żeby ten... Żeby legiony sobie tu nie przeszły. Chociaż nie wiem, czy mi to coś da, ale... Powiedzmy, że coś mi to da. Czy oni go zaatakują? To jest właśnie pytanie. Tu chętnie wbił w nich. A zresztą tak zrobię. To się będę śpieszył. Jeszcze siłę sobie zarzucę.
O królorków to będzie naprawdę duże wyzwanie. Aż tylko 231 punktów życia. Może być trudno przeżyć, ale zobaczymy. Bo teraz będzie twardy jak cholera. Mam jakby co tą miksturkę jedną to. Broń się. Ty zdmuchniasz gobliny. A on rozwali tego orka. No cóż, większe obrażenia ma, nawet by dało radę on to zrobić, ale dużo mi nie zadał, no bo jednak pancerz jest. O Jezus, co on zrobił? Dobra, tylko 41. Poczekaj. Zobaczymy, ile życia tu zostanie. Czy oni trafią? O Boże, ale ten lodowy jest ślepy. No. Czekaj znowu. Ty znowu nie trafisz może, co? Wow. Już mogłem dawno zakończyć tą walkę, no ale... Po co trafiać? No i jest drugi lodowy olbrzym. Super. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. No, wy trochę potrzebujecie, ale... Dacie radę, bo to... Jest was tylko całe trzy osoby. A tobie idzie bardzo dobrze. Jestem zadowolony z efektów twojej pracy. Weź jeden ten. Eliksir ochrony. No, mam jeszcze kilka szpargałów do sprzedaży. A może tu się da przejść, ale tam jakiś kraken jest. To może on tam zastawia przejście. I co to oni zrobią? Aha. Jakoś przeszedł ten złodziej. A no tak, bo przecież to jest ich przywołanie, więc mogą koło tego przechodzić. Ale o dziwo nie idą. Także nawet dobrze wyszło. Może ja jednak tą gwiazdę roka zrobię, czy... Chociaż jak to dało radę, to po co będę się rozdrabniał. Stańmy teraz nim tak, żeby oni tutaj nie mogli przejść. Mam nadzieję, że nie będą mogli przejść. No właśnie, mogę się koło nich ustawić. Ten mój gość tutaj będzie oczekiwał. A ty dostaniesz żeglugę, poruszamy się po lesie. Do stolicy nie musimy iść. Tylko rzeczywiście już czym prędzej przemieścimy się w stronę wojsk potępionych. Nawet tędy. Ale tego pośpiechu nie mam. Tak jest. Miałeś go ukraść. No tak. No i bardzo dobrze. To rzucamy pośpiech. Może się uda dojść. No i pięknie. Ostrożnie, milordzie, na dnie tych mórz spoczęły kości dużo od nas większej zdobyczy. Owszem, ale w tych wodach jest też pełno skarbów. Na dnie spoczywa ładunek niejednego wspaniałego okrętu. Znaczy, dużo większe sztuki niż te klany, no to raczej nie jest problemem. Takie małe krasnoludki się zawsze ukrywają gdzieś. O Jezu, dostać dwa razy, serio. Oczywiście. Oj, będzie doskwierać ta niska inicjatywa, no ale co zrobić. Dobra, złodziej, żeby nie zapeszać, to już lepiej zanieść to, co masz. Tak, gwiazdę roka jeszcze sobie opracuję.
Zbierz trochę tych fantów. No i możesz wypuścić jej git. Dobra, tu miałem jakieś przedmioty też do sprzedaży. Chyba koło niego nie przejdą. Jak się tak ustawi, tu jest ta kość, no to nie będą mogli przejść. Dobra, zobaczmy co zrobią. Tutaj różdżkarzy to ja mam na muszce. No i też najważniejsze co oni tam mają. Dobra, umieściłeś szpiega, jesteś zajebisty. O! No i one od razu są w stanie mieszczać rózgi. Ale słabo. Ten Beliak nic nie dał. Teraz ciekawe jak je ustawić, te jednostki. Dobra, bez względu na wszystko. Oczywiście. O, od razu ty sobie wyślesz szpiega. Żeby wiedział, że szpiega tu w ogóle walczy. Berserker. Ten monolog, o Jezus kochany. Chyba coś tutaj rzucił. Nawet tego Beliara. To trochę pomoże. Nieźle się tu wyszkoliły. Ona będzie straszyć go. No ale nieważne. Dobra, ten jeden cios w sumie wystarczy, bo go wykończycie od razu. Wiadomo, on sobie walnie tutaj raz. No i ty musisz trafić, bo ty to jesteś potężny. Rzuć tym toporkiem. Dziękuję bardzo. Od razu bym wybudował może dla kusznika tutaj. No. I ty się wpierdzielisz tego przystojniaka demonologa. No i pięknie. Jakby jeszcze tak nie trafiła. Ale trafiła. Dobra. Ty na górze w sumie byłeś, także... Zobaczymy, kto będzie szybszy. Nawet jeśli zaatakuje, to tam się nic nie stanie. Ciebie wzmocnimy w razie czego, jakbyś był szybszy. Miotasz toporów, no to niestety. O! Demonolog był pierwszy, ale uciekają. To łupni tam. No i pięknie. Trochę doświadczenia dostaniecie za te jednostki. No, gdyby to były normalne, w cudzysłowie normalne jednostki z normalnym doświadczeniem potrzebnym do zdobycia, to już byłby drugi poziom. A oni tutaj ponad stówkę potrzebują, no to się nie ma co dziwić. Tutaj tak, znowu żegluga, poruszanie się po lesie i lecimy tam do nich. Ten Beliar to jednak raczej nie najlepsze rozwiązanie, bo koło niego sobie idą jak chcą. Kurde, tutaj to tak nie bardzo. Krzyk berserkerów. O Jezu, ty jesteś ponad naprawdę silny. No trochę się wyszkolili, co by tu nie mówić. Ale to jest wszystko, co oni tutaj mają. Tak naprawdę. Dobra, ty się cofaj. Nie wiem, musiałbym dwóch roków wezwać, żeby oni tutaj cokolwiek mogli zdziałać. I tak też zrobię. A wolałbym jednak sam zaatakować ich. Zobaczmy, czy to coś w ogóle da. No te jednostki legionów jednak są silne. Po
pokonanie ich nie będzie takie łatwe. No ktoś teraz ma przejście bardzo. O właśnie, przeszli obok. Kurde. Słabiutko. Szkoda byłoby stracić gościa. Ale ucieknie, ucieknie. Mówicie, że ucieknie tutaj. Także wal po ryju tutaj. Mówicie, jest szybszy, także ucieknie tutaj. Przynajmniej on. O Jezu, jeszcze antypaladyna dostali. No to już jest naprawdę kiepsko. Najwyżej stracę tego dowódcę, trudno. A nie, oni tutaj za nim chodzą. To dobrze. W sumie. No teraz trzeba będzie rzucić jakieś czary. Wysłanie tutaj złodzieja raczej nie będzie takim rozwiązaniem najlepszym. Chociaż najpierw ty daj to, co miałeś dać. Wszystkie swoje zbiory. Zatruwaj gościa. 70%. Nie jest całe mało. I jeszcze lodowym filarem tam przyładuj. No chyba taki zestaw go zniechęci. Skutecznie. A nie, jednak. Jednak walczy. Dobra. A to zobaczmy, ile nam tutaj wpierniczą obrażeń. Ojejku, naprawdę to się przykro patrzy, jak ja muszę patrzeć, jak oni mi wszystkie ciosy wyprowadzają. No a tutaj już jest po strzale jednym. Do widzenia. Swój światła dnia. No to ja sobie go użyję. Nie dość, że darmowy, to jeszcze od razu całą mapę odsłania. To już naprawdę jest pięknie. Tu jest ta cała wioska Seven Dusk. Tu jest mana śmierci. Dopiero w tym miejscu, także to jest bardzo daleko. Dojdziesz tutaj. Ja ci dam żeglugę, to dojdziesz. Czym by jeszcze zarzucił? No chyba niczym już. Dacie radę. O ile oni jeszcze będą walczyć. Nie walczą. No to już w ogóle. Ucieknij tylko demonolog. Ty się jeszcze idziesz powskrzeszać. Sobie tu sieć. A, to jeszcze ta Baronowa będzie chciała mi zasoby wejść. No to Roka trzeba będzie. No i to wszystko. Kończymy tą turę i kończymy ten odcinek. Także na sam koniec już dosyć fajne walki tutaj wyszły. O, mam tutaj zielone smoki. No to jest... I tego trolla też w sumie bym pokonał moim dowódcą. No i się musicie wracać. Biedactwo. Dobra, to już w następnej turze będę się bawił z tym. Pokona się te legiony i będzie z nimi spokój. A na ten moment to już wszystko w tym odcinku. Dzięki wam za oglądanie. I cześć.